Okej. Niestety ponownie nie jestem zdrajcą, Sadge. No jest jak jest, szkoda. A czy ty możesz, liściu, się opuścić? No. Komunikacja, downloadik leci. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Jeszcze mam swipe card, mam reaktor elektryczny, mam tarczę. O, zajebiście, tlenu nie ma. Pogchamp totalny. Czy ktoś mnie zabije przy tlenku? Ciekaw jestem, Szymek tutaj jest. Dobra, Szymek robi sobie tlen. A kto poszedł robić drugie? Nikt nie poszedł robić drugiego. Oczywiście, że... Dobra, zrobili. Okej. Never mind. Przepraszam, jednak zrobili drugie. Dobra. Cel. Dobra. Mhm. Co ty, alien, tutaj... Co ty, Kuba, chcesz ode mnie? Chcę zobaczyć, czy alien stąd wyjdzie, czy użyje wentów. Panowie, widziałem aliena, który jest właśnie teraz martwy, który robił tam misję po prawej stronie w kierowniczym, gdzie trzeba wycelować tam celownikiem i strzelić. Myślałem, że alien będzie chciał uciec z wentów czy coś, zatem czekałem za rogiem. Widziałem, że Evron również podbiegł i tam poszedł. Poszedłem zobaczyć, czy właśnie alien uciekł wentami, a się okazało, że alien jest martwy, a Evrona tam nie było. Evron, stinky cheese. Okej. Okay. Ja bym chciał powiedzieć, że... No. Co? Ja poszedłem do góry po prostu. Nieprawda. Okay. Ja czekałem na górze i nie... Jeszcze teraz kłamiesz. Ja czekałem na górze i przyszedłeś obok mnie. Chciałem powiedzieć jedynie, że Kuba jest bezpieczny, bo ja go sprawdzałem. Tak, jak też ten. Chciałem powiedzieć, że Kuba raczej nie, bo biegałem z Kubą. My z Bradim też jesteśmy czyli. Ja u Kuby widziałem, jak Total Task leci na takim zadaniu, że to był pewniaczek, że to raczej. A będzie powtórzyć jeszcze raz, dlaczego Evron? Ponieważ robił po prawej stronie tam alien zadania, ja się schowałem na górze, żeby sprawdzić zaraz, czy on sobie pójdzie wentami, czy będzie robić te zadania. Zauważyłem, że Evron tam wchodzi i właśnie tam poszedł na tamtą prawą stronę. Po czym ja poszedłem sprawdzić, czy alien uciekł wentami, ja tam alien martwy, a Evrona nie ma. A Evrona nie było. A Evrona nie chciał w takim razie uciec. Wentami uciekł. Wentami. Zaufajcie mi. Ciebie nie było, no to w takim razie, nawet jak byłbyś bezpieczny, to wentami musiałeś uciec, bo nie było innej drogi. W tym pomieszczeniu. Nie ma i poza tym, poza tym Evron okłamał, że później poszedł na górę, a ja na górę czekałem. A ja właśnie czekałem na górze. Dobra, no to zagłosujcie na mnie. Dobra. No już wszyscy zagłosowali na ciebie. Dobra. Jak Evron nie będzie winny, to zaczniemy się zastanawiać nad tym, czy masz miał rację. Nie ma się co teraz zastanawiać. Nie ma co się zastanawiać. Unlucky. Łatwo popaść. No easy. Easy, klele. A co, ja tutaj nie mam zadania, a nie mam fix lights, a zajebiście. Czy ja chcę fiksować lighty, czy ja chcę robić swoje zadania? Ja będę robił swoje zadania, oni naprawią te światła, ja będę skupiał się na robieniu zadań. Im szybciej naprawię zadania, tym szybciej będę mógł chodzić za innymi, po prostu ich weryfikować i nie będę musiał po prostu, o dobra, tutaj mam zadanko do sprawdzenia, to ja sobie je zostawię na później. Nie będę go robił absolutnie teraz, tylko zostawię, żeby udowodnić swoją niewinność, bo wtedy pokażę... Wtedy im pokażę, że użyłem śmietnika po prostu. Przy kolejnym spotkaniu powiem, że mam to zadanie i wtedy będzie super. Halo? Okej, skończyło się. Dobrze, że bez światła można robić zadania. To jest spok, kompletny. Okej. Task kompletowany. Dlaczego taski mi zniknęły na sekundę? Weird. Ktoś sprawdzał mnie na kamerach. Zobaczmy, czy w elektryku nie ma żadnego trupa. A akurat się tak składa, że tutaj chłopaki sobie chillerę robią. Chillerę utopię. Zajebiście. To jest proste zadanie. Okej. To Bloody skończył zadanie, ale tu Torka się nie... No dalej Torek! Torek! Ale śmierdzi od ciebie, Torek. Ojojoj. A miał być taki Dream Team? Chyba Pepega Team, a nie Dream Team. 5-1-4-6-4. Zdążyłem wpisać. Emergency meeting. A zobaczę, czy przypadkiem nie ma żadnego martwego ciała tutaj w kafeterii. Nie, nie ma, spoko, ale i tak złosimy. O, co Torek za mną bije? No co Torek, robisz tutaj, wysyłasz tego. Jak ci idzie wysyłanie plików, Torek? No. Aha, Pogchamp.
samotność okay, się Mandio, zrobiło? Wzywa. Torek, niestety trafiłeś na kapitana Bladeusza, który zaczął weryfikować, czy twój pasek postępu idzie, a jego wierny pomocnik Mandio stał tuż u boku. Ale ja ci powiem dlaczego. Powiedzieć ci no. Teraz nie zrobiłem kamerki. Teraz widziałeś. Tam się nie, ruszyło. Torek. Wcześniej. Torek. Wiem, gdzie ci mogło wydać. Nie, Torek, poczekaj, ale Mandio. Jest jeden problem. Tam, gdzie stałeś, się wysyła pliki, a nie robi kapelki. No bo tam się wysyłałem pliki. Ale robiłem wcześniej, stary, chciałem ci powiedzieć, że robiłem wcześniej takie coś, że są te pokrętła, co idą w lewo i w prawo i się świecą. Są trzy różne. I nie miałem pojęcia, gdzie się tam klika. I dlatego próbowałem to trzy razy i pewnie tam, gdzie stałeś i mi patrzyłeś. I ja wiedziałem, że będziesz mnie podejrzewał, dlatego, że mi nie poszedł pasek postępu, bo nie wiem, co tam się klika. I było cały czas takie... upload to jest proste, naciskasz jeden przycisk. Ale upload tak, ale ja mówię takie trzy, masz trzy pokrętła, które ci się jedno kręci. I po prawej stronie masz jakieś kolorki różne. A to w tym, gdzie to było? To było na dole po lewej gdzieś. Oj, no to w sumie Mandio było coś takiego, faktycznie tam... I nie wiem, co tam się klika. I Mandio tam ze mną stał i obserwował. Ty też, Bladi, ty też robisz to zadanie. Tak, przecież. Ja też robiłem to zadanie. I ja nie wiem, co tam się robi. Ja tam stałem i nie wiedziałem, co kliknąć. Nie wiem. Wiesz, to jest rzadkie zadanie, ono rzadkie zostanie przydzielone. Ja nie wiem, czy on by zapamiętał to ze streamów, szczerze mówiąc. To jest całkiem legitne alibi. Kuba, co robiłeś tak przy okazji? Ja teraz robiłem kapelki w kafeterii. Mandio, jak coś, a jakie robiłeś resztę zadań? Robiłem medbay, a poza tym już Stasiek potwierdzał, że jestem ten. Tak, Torek? Widziałeś, że Kuba robił medbaya? Kuba mógł mieć co najmniej trzy szanse mnie zabić. Nie żywy Szymy. Dobra, Zacha, a ty co robiłeś? Ja teraz w tej rundzie robiłem elektrykę, a potem leciałem na shieldy. I w międzyczasie o dwa naprawiałem, gdzie... Przez cały tego zrobiłeś tylko dwa zadania? Tak. Ja zrobiłem. No, o dwa było zawsze. To bardzo mało. Bardzo mało zadań kto, zrobiłeś. Dobra, panowie. A ty kto o dwa naprawiał? Ja się pytam, kto o dwa naprawiał? Tam jak było wyrypane, ja na górze naprawiłem. No właśnie o to chodzi, że nikt na dole, potem ja od razu leciałem na górę, bo tak późno się stało. A ty z Bladim cały czas Mandio biegałeś? Nie, nie biegałem cały czas z Bladim, tylko Bladim potwierdzi, że jestem czysty, bo ja o dwa naprawiałem dwa razy i... Naprawianie o dwa nie jest żadnym potwierdzeniem. To nie jest potwierdzenie. Ja mogę się potwierdzić w tej rundzie, ponieważ mam syp na dole, więc mogę... Ja też mam Blady syp! Ja też mam syp, Blady. No właśnie, to możemy się potwierdzić, bo mam syp na dole, ale jeśli Kuba jest... Ale Kuba jest czysty na 100%. Tak, no znaczy miał trzy okazje takie czyste, żeby mnie zamordować. Ale panowie, to skończmy. To jest Zacha. No, to niestety jeżeli Zacha Kuba miał medbaya, no to musi to być Zacha. A jeżeli to nie jest Zacha, to znaczy, że Blady tutaj tego, że Blady. Somebody once told me... GG, cooldown jest za długi. Za długi jest cooldown na maksa. I ain't the sharpest tool in the shed. Jest bardzo dużo tryhardów, a cooldown jest jednak mocny. Jest mocny cooldown. No, ale jestem się dumny, solo win praktycznie. Dobra. Zajebiście nam poszła poprzednia runda. Czy ktoś tutaj będzie miał syp? Wydaje mi się, że ktoś może mieć tutaj syp. Zatem syp będzie pogi, jeżeli ktoś ma. Ktoś już światła wywalił. Vladi robi upload. Vladi robi upload po prostu. Ja zrobię kabelki. Dobra, i tutaj kończę swój upload. Co później powinienem zrobić? Mam medbaya. O, zajebiście. Mam swipe carda, mam medbaya. Nie no, jest pogę. Pokczam, to ja się potwierdzę bardzo prosto. Ja się bardzo prosto potwierdzę, zatem zajebiście. Nikt nie będzie mnie podejrzewał. Za krótko. Za szybko. Za szybko, okej. O, dziękuję. Ja polecę na górę. Oni są na dole. Szymek za mną biegnie. Wydaje mi się, że Szymek za mną nogę dał. 8, 2, 4, 2, 8. Zdążyłem, zanim Szymek tutaj dobiegł. Torek, Evron. Patrzcie na to, że będę robił pyk. To chyba oni widzą. Po prawej stronie widać, że działka się ruszają. To będę musiał im powiedzieć, że robiłem to przy Torku i przy Ebronie i się ruszały działka po prawej stronie. Oni poszli tutaj na dół. Za sekundę zobacz... Oho! Znalezione ciało. Okej, znalazłem ciało. Okej. Nie widziałem... Kuba znalazł Kubę, Szymek znalazł Szymka, no. Tak.
Wiem, że widziałem Bladiego obok siebie. To jest na dole w ogóle przy tym, jak się te rzuca się śmieci, te takie, wiecie. Okej, syp. Tam na dole, przy sypie, zaraz przy benzynie. Mm-hmm. Zaraz jakby chciał Kuba właśnie benzynę ładować, czy cokolwiek. Mm-hmm. Widziałem Bladiego i jeszcze jedną osobę, tylko nie pamiętam. Chyba Torek to był. Torek i Bladi byli tamtymi. No ale to szliśmy z tobą z góry w dół. Nie. Ty przyszedłeś, żeby mnie zabić. Najpierw Bladi przyszedł z dołu do góry. Bladi sam najpierw z dołu do góry, ja z góry najpierw wybiegłem. No to skąd tam przyszedłeś w takim razie z góry? Bladi, no, co tam robiłeś? Biegłeś? Tam był taki panel i trzeba było go ten. Ale jaki panel? No nie wiem, jak to się nazywa. Jaki panel, Bladi? Nie, no dobra. Były, no co w nich? Tam był taki panel. Jak coś, to ja teraz mam medbaga, mogę się łatwo sprawdzić. Poza tym ja... O, teraz to już nie wiem. Nie, poczekajcie, poczekajcie. Jak padły światła, to ja stałem przy Bladim cały czas, bo myślałem, że Bladio użyje okazji i zabije kogoś, od razu jest gasły światło, bo tam jeszcze ktoś uploadował pliki, chyba Torek, tak mi się wydaje. Mhm. Ale ja dużo osób. Ja na dole normalnie A, ty Szymek, dobra. To normalnie szedłem z Bladim i absolutnie chillera utopia, niczego takiego nie widziałem, zatem nie podejrzewałbym Bladiego. Ja mam teraz medałaga, więc zapraszam do medałaga. Ja też mam medycznego. To jest raz. Ej, moment. Jedna sprawa ale mi Bladi ciekawiła. Ale Bladi widziałeś ten Torka na dole. A czym jest medbag? Torek poszedł w prawo. Medbay to jest... Ja byłem, możesz się przeskanować. Ale Torek też jest podejrzany, bo kto robi w ogóle tlen ten na dole? Kto robił tlen na dole? Ja robiłem tlen na dole. Zachar robił. Kiedy ja byłem i Zachar robił już ten tlen, to nagle do pomieszczenia od dołu przyszedł Torek i z kimś właśnie przyszedł. Ze Bronem? Ja byłem ze Bronem i potem z Mandziem przecież cały czas. Nie Torek, ty ze mną byłeś dosłownie przez 2 sekundy w kafeterii się minęliśmy, bo ja tam robiłem misję, że trzeba strzelać Torek do skał. Torek z Ewronem, no właśnie, kiedy tlen wybuchł, Torek z Ewronem po chwili przyszli od dołu do admin roomu, kiedy ja i Zachom już tam byliśmy. Ewron, jakie robiłeś zadania? Ja nie wiem, co to jest admin room, więc... No tam gdzie kartę robisz, tam gdzie robisz kartę. Okej. Ja robiłem ten quick time event z kółkami, potem poszedłem w stronę O2, ale ktoś zrobił to szybciej ode mnie i potem poszedłem w prawo... Jaki quick time z event z kółkami jest? To, czego Torek nie ogarnął. No to, czego Torek... To jest takie... No... A, to, tak. Dobra, ciężkie, żeby to powiedzieć. Czyli nie doszliśmy do niczego. W sumie jest początek dopiero, nie? Jak już nie doszliśmy do niczego, to Zacha albo Mandzio. Nie, przecież Arjen, przecież nie powiedziałeś, że mam medbeja. Ja wam mówię, że podejrzenie pytanie. Jest na Torka, bo... Arjen, ja... dlaczego powiedziałeś, że ja, skoro ja mam medbeja? Teraz pójdziemy się sprawdzić. No, zasady. A jak ktoś kogoś zamorduje, to może zgłosić... Ale czy zrobiliśmy to samo? Właśnie Torek, może zgłosić, jak chcesz. Czy zrobiliśmy to samo, Arjen? Nie, zastanawiam się, czy Szymek może zabić i zgłosić. Nie, jednak nie. Mogłem to zrobić, ale widział mi Bladi wcześniej, więc to jest niemożliwe. Ja zapamiętam, Ewron. Nie no, bo... Aha. Ja to kliknę... Dobra, nieważne. Spoko. Zapraszam na KFC. Jak kliknąłem spację, to teraz... A nie jestem zablokowany, tylko tutaj mam. Nie, niechaj oni to ogarną. Ja pilnuję Zachę. Chodź, Bladi. Musimy tlen zrobić. Nie możemy ryzykować. Okej. Wracamy. Nie chciałem Bladiego z samego Zachą zostawić, bo nie ufam Zachę. Czajowi, ale ufam Bladiemu. No i teraz ja. Dobra, to my jesteśmy już potwierdzeni tutaj z Bladim, zatem możemy się tutaj trzymać, zatem chillera utopia, zajebiście. A gdzie ja muszę iść? Muszę iść do elektrycznego, ale Bladi, czy ty idziesz za mną, czy ty... Szymek, Ewron będzie szedł do nas, Szymek z Zachu tutaj wyszli. Torek jest tutaj, biega samemu, Ewron pobiegł na dół, Alien z Zachą. Szymek stoi jawczy i poszedł na dół. Torek jest tutaj, poszedł do reaktora. Dobra, Ewron idzie tutaj naprawić. Ewron idzie w dół. Zacha też tam... Dlaczego Ewron tak biega i on niczego nie robi? Torek wybiegł z tego, dlaczego? Ewron bardzo ma movement kobry dziwny. Ewron był tam! Czy Ewron nie... La, stinky cheese. Wiecie, jakie jest ulubione zwierzę Ewrona? Szczur, bo lubi po wentylach latać. Mówiłem, że nam się wydawało, że on coś tak podejrzanie wyczuł? Biega. Oj, to ja głosuję na Ewrona. No, spoko. Ja nawet się nie zastanawiam. Widziałem ciebie na kamerze, Ewron. Ja chciałem tylko dodać, korzystając z czasu, Szymek jest czysty jak łza. Ja zrobiłem już wszystkie misje nawet, więc ja tylko teraz widziałem, jak wyrzucał śmieci. Ja chwilę przed nim też wyrzucałem śmieci i też mnie Torek sprawdzał. Czyli co, teraz Ewron, tak? Bo Ewron przechodził przez wentylację. No raczej, no i głosował na mnie wcześniej. Ewron, no wiesz, to nie wiedziałeś, a może zrobić jak się z zimną krwią. Ja głosuję na Ewrona z automatu.
co chciałeś się zapytać, Torek? Czy można coś jeszcze robić, jak się wszystkie misje zrobi? Nie. Nie. Wtedy się trzymasz w kupie i biegasz. Po prostu. Okay. Się w kupie. Wtedy jesteś tak zwanym detektywem. Albo jesteś jak Blady. Czekaj, to okay. kto jest potwierdzony w takim razie? Bo ja wiem, że ja i Blady jesteśmy potwierdzeni. Kto jeszcze robił? Szymek jest czyściutki jak łza. No bo on wyrzucał śmieci, widziałem animację. Bo są niektóre misje, które widzisz animację po prostu i że wszyscy gracze widzą animację tej misji. To nie widziałem. Generalnie są głosy na mnie, bo Mandzio tak powiedział, że widział. Tak, a ja jestem potwierdzony, Adron. Plus głosowałeś na mnie, więc jestem przekonany, że chciałeś. No, następnym razem głosowanie na Mandzio. Nie głosuję na siebie, nie ma problemu. Kultam dwie godziny, zanim kogoś spotkam, każdy przy sobie stoi, no nie lepiej. Boże, 40 sekund. Jak to jest? Blady z Szymkiem mieli 40 sekund, wybili wszystkich, zanim ktokolwiek się skapnął. Wybiliśmy strasznie szybko. Musisz wrócić się bardziej skupić. Cicho, dobra. Nie wiem, learn to play or something. 5-9-7-9-0. Okej. Okay. Alin, Zacha, Szymek i Blady wesoł. O Boże, ale się wystraszyłem. Torek, to tak, włączył się alarm. Torek, ja byłem po lewej stronie, no. Torek zaczął mnie gonić. No bo Mandzio mi powiedział, trzymaj się w kupie, to się skrywam z nami. Nie, to wyglądało raczej, idę się rozerwać. No w jakim trzeba? Ja pytam się, Mandzio, co zrobić, jak zrobiłem wszystkie zadania? A Mandzio, trzymaj się w kupie. Wszyscy gdzieś uciekli, został Blady, to się trzymam Bladiego, no. Ja mówię, on na mnie biegnie. A to było jeszcze w przeciwnym kierunku niż ten alarm cały. No bo ja nie mówię, wiem, o nie. Ja nie wiem, o co chodzi. Mandzio, okej, ja troszeczkę, ja skipuję tutaj, ponieważ to rzeczywiście, to że ty Blady i się boisz swojego cienia, to jest inna sprawa. Przecież jest taki cooldown, że nie zdążyłby cię zabić nawet. Szymek, czy ty skończyłeś wszystkie zadania? Tak. Możesz ze mną biegać, proszę, bo ja mam kilka do zrobienia. Ja to widziałem, ten nóż, który się wysyłał. Ale jakbym zginął, to pamiętajcie, że Zacha jest sobie podejrzany. Nie, to... Szymek, czemu to mówisz teraz na głowę? Pamiętajcie, że ja teraz cały czas biegam z Zachą, więc jak ja zginę, to znaczy, to jest Zacha, okej? Okay? Szymek, ja nie mogę, ja dziękuję. Czyli teraz jak ty zginiesz, to automatycznie będę głosować na mnie. Nie róbcie tak, przepraszam. Nie, tucha. Ty, a jak zagłosujemy na Zachę, żeby go zabić, to wtedy Szymek jest winny? Tak, na pewno, ale Szymek jest 100% czysty. Ale to wtedy eliminujemy Szymka w następnej. Szymek jest czyściutki, widziałem animację, Torek też sprawdza moją. Myłem się przed streamem. No, Evron też się mył. To ja stara. Skąd kopara. Jaki mordopy ma. Granet, easy. Biedny Evron chciał do mnie do lobby, już dwa razy tego pożałował, dwa razy chłop był imposterem i dwa razy zanim cokolwiek ograł, został ograny. O Jezu. Okej, dobra, wy robicie ze mną zadanie, spoko. Torek wydaje mi się czysty, chyba że czeka tak długo na cooldown, ale Torek wydaje mi się czysty. Blady jest czysty. To musi alien to jest. No alien, gnida alien to jest, jak zwykle, co nie? Nie ma innego wyjścia, to musi być alien. No, ktoś jest na kamerach? Kto jest na kamerach? Alien jest na kamerach, okej. Okay. Kurde, nie wiem, kto to jest, czat, powiem wam szczerze. Mam takiego mindfucka w tej grze, bo tutaj każdy ma dobre alibi. Naprawdę. Nice, dobrze, że zwołaliście. Torek jest bardzo podejrzany. Dobrze, jest Blady zginął. Ale ty zwołałeś. Biegam z ekipą, jestem podejrzany. Pozwólcie, że ja powiem. No. Nie jest bardzo podejrzany, tylko jest impostorem, bo na kamerach zabił Bladiego plus Co? To ciekawe. Zrobił Torek? To na kamerze? To ciekawe. Na kamerze nagrałeś na kamerach, to? Alien był na kamerach, to prawda. To same te gamey. Alien był na kamerach, to prawda. Ja myślę, że faktycznie to Torek. Ja robię od razu z automatu. O, z automatu. Z automatu. No, ja nie mam. No, ale ma dobre armię. Torek, to możesz być tylko ty. Szymek i Zacha są czyści. Nowego, no. A to ja z Zachą robiliśmy ładnie zadania. I ty do nas nawet, jak włączyłeś światła, to nawet biegałeś cały czas dookoła nas, żeby. Światła. Jak ja mogę wyłączyć światło? No to no. Najwyżej zrobił to w takim razie. Evron. A to można wyłączyć. No, oczywiście, że tak. No, tak oglądałeś? No, ja nie, wyłączył światło Alien. Aha. Alien wyłączył. Alien włączył światła. Alien włączył światła. Alien głosuje. Alien wyłączył światła? Nie, tak. Poczekajcie, bo ja tu musiałem zbanować jedną osobę na czacie. Ale wyłączyłeś światła, a teraz wyłącz Torka z tej rundy. A, no dobra. No, wyłącz nowego, pewnie, że tak. Najwyżej ciebie, Alien, wyłączymy.
Ej, Torek, czemu ty na mnie tutaj, przepraszam? No zgadnij. Bo mówili wszyscy, zabij Szymka. Ej, ale wiesz co, Mandzio, jak to wyglądało? Jak te drzwi się zamknęły, on znowu mnie gonił. Faworka, załóżmy. I wiecie co, powinniście Bladiemu zaufać. Powinniśmy mu zaufać. Mandzio powiedziałbym, że tak...